Cześć, 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 tutaj Piotrek z Energia Siedlce we współpracy z EWES. Testujemy baterie, testujemy baterie, magazyn energii, samochodów elektrycznych, zarządzanie do nich, monitoring, no i wszystko w tym momencie na falowniku SoFar Solar. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, ze względu na to, że był wyjątkowy dzień, było bardzo pochmurno, więc mała produkcja, zobaczcie, 10 kilowat produkcji w gruncie rzeczy, więc no bardzo, bardzo malutko w porównaniu do wczorajszego dnia, jeżeli prześledzilibyśmy i też byśmy sobie tutaj przykładowo wyłączyli te wszystkie, no to zobaczcie, zupełnie inna krzywa tego nasłonecznienia tej produkcji, 47 kW aż było wyprodukowanych z 9,9 kW instalacji. No tutaj już widać jakieś tam małe pobory, tutaj tak to wygląda, jeżeli chodzi o cały schemat działania, ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Chciałbym zwrócić bardzo mocną uwagę na to, co dzisiaj się działo. Jeżeli zobaczymy sobie właśnie taki magazyn energii pod kątem, jak on się będzie ładował. Zobaczcie, no niewiele tutaj było, 2 kW o godzinie 9, później no wszystko powyżej, między 1,5 a 2 kW, taka tutaj średnia było produkcji, no i przez te kilka godzin 10 kWh nam nasze panele, nasze moduły wyprodukowały. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj, dzisiaj, to no jak widać, produkcja bardzo mała, dużo poszło do baterii, naładowała się 6,67, troszeczkę w międzyczasie, kiedy tam mogła, no to wypuściło na zewnątrz, kiedy była jakaś większa moc. Więc widzę już, że muszę na magazynie, a raczej na sofarze, zrobić już większy amperaż. I kiedyś też zrobimy o tym film, jak dostosowywać sobie na przykład właśnie mocą możliwość ładowania. Bo zobaczcie, jest następna bardzo ważna sprawa. 12.40, taka następna ciekawostka, wczoraj magazyn przestał się ładować, doszedł do 100%, ponieważ był piękny dzień. Jeżeli sobie nawet przejdziemy do poprzedniego dnia, to już o 11.30 on był naładowany. Jeżeli poprzedni dzień był też słoneczny, też około 11.30, 12.00, taki magazyn mamy naładowany małym prądem, specjalnie ładuję małym prądem, żeby po prostu bateria no, była długożywotna, prawda? I dbamy o nią, więc będzie ona nam długo służyła. Tak samo jest z bateriami samochodów. Jeżeli o nie dbamy, to będą bardzo długo służyć i mówi się nawet, że i 1 000 000 km przejadą. I już są takie sytuacje. Ale wróćmy. Mieliśmy 56 kWh wczoraj produkcji, przedwczoraj. No i idźmy do dziś. No. Tak to wyglądało bardzo kiepsko. No i co ja mogę tutaj jeszcze powiedzieć na ten temat? Jeżeli chodzi o kwestie produkcji, to widzieliście. Jeżeli chodzi o kwestie konsumpcji, to widzicie, jak to tutaj wygląda, że prawie 4 kW czasami gdzieś tutaj jest pobierane i jest no fajnie zobaczyć, jak te pobory wyglądają w nocy na przykład, kiedy więcej używamy prądu, kiedy nie. Dlatego ja zawsze mówię, że warto założyć sobie licznik jakikolwiek, nawet wypożyczyć, chociaż będziemy może planować takie liczniki wypożyczać dla osób, które chcą sobie taką hybrydę zamontować, żeby dokładnie sprawdzić, jakie faktycznie i kiedy są te pobory, bo sztuką jest dobrać dobry magazyn energii, postawiamy go na jakiś tam czas, oczywiście niektóre falowniki pozwalają na to, żeby no, dołączyć na przykład baterię w przyszłości następną, prawda? Ja też mam taki zamiar, zresztą my będziemy testować zaraz tutaj różne jeszcze baterie, znaczy ja będę testował u siebie i oprócz tego w filmie będziemy też testować, więc tak to wygląda. I co więcej jeszcze, jeżeli tutaj weźmiemy sobie grida, no to widzimy, że tutaj było, no, troszeczkę było oddane do sieci, no i tutaj leciutko jest tak jakby pobierane cały czas. Ja teraz testuję sobie taki tryb peak shaving mode, żeby sprawdzić, jak on działa, i on cały czas wysyła, a inaczej, pobiera z sieci, oprócz to co magazyn, około 100 W. Możemy to przestawić na inne wartości, przykładowo jeżeli moc na przykład jest nam jakaś potrzebna większa,
a przyłącze nie daje rady, to wtedy ustawiamy, że powyżej pewnej mocy poboru energii dopiero magazyn nam wspomaga całość systemu. Ale no, to już przy firmach, to nie tutaj. Następna rzecz, jeżeli chodzi o kwestię baterii, jej wykresu dzisiejszego, no to, a tutaj to powyłączam. No, tak jak widać, rozładowanie tutaj, ona się tak poładowała, troszeczkę się rozładowała jeszcze, bo widocznie słońca zabrakło, było jakiś pobór i znowu zaczęła się ładować. No, ale nie naładowała się do końca, do 95%, tak jak mówię. Zobaczymy, co będzie później, zobaczymy, co będzie jutro. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o weather. No to tutaj nic akurat za bardzo nie widać. Dobrze jest, o teraz tak włączymy wszystko już, więc to fajnie tak wygląda. No i jeszcze pokażę Wam takie porównanie z kilku dni, może do tyłu przykładowo, kiedy były większe produkcje słoneczne dni. Ładowanie 7 kW, oddanie 5,58. Poprzedni dzień, znowu 6, 5,80. I tak jak widzicie, bardzo podobnie cały czas przez to, że mam ten peak shaving włączony, jest troszeczkę pobierany ten prąd, po to, żeby sprawdzić system. Ale ważne jest też to, że zobaczcie, jaka jest autokonsumpcja w tym momencie, jak ona nam się w gruncie rzeczy podwaja autokonsumpcja w momencie, kiedy mamy magazyn energii. W tym przypadku ja średnio zużywam, zobaczcie, około 11, 12, 12, 13 czasami, czasami nawet więcej, jest 15, 17 czasami się trafiało kilowatogodzin. No i w tym momencie dużą część, połowę praktycznie z tego prądu idzie bezpośrednio z paneli, no a reszta, druga część można powiedzieć, idzie z magazynu energii. Więc w przypadku, kiedy mamy zużycia typowo popołudniowe od 16, coś się tam nawłącza i rano ktoś się myje, kawa, herbata i tak dalej, no to w tym momencie takie pobory albo magazyn energii 10-15 kWh po to, żeby zachować troszeczkę jego procentu czy na tryb UPS-a, EPS-a, czy po prostu, żeby on żył dłużej nam, małymi takimi cyklami się to ładowało, jest to bardzo, bardzo przydatne. Myślę, że wystarczy na dziś tej takiej analizy kiepskiego dnia produkcyjnego i pokażemy, jak będzie to dalej wyglądało w przypadku, kiedy na przykład już będzie zimniej, kiedy zwiększymy magazyn energii, jak on będzie sobie działał, bo zaraz tutaj może coś zmienimy, będziemy testować inne baterie. Zobaczymy, co w przyszłości będzie, jak w przyszłości będzie wyglądało w przypadku, kiedy pompa ciepła będzie nam pracowała. Też będzie zupełnie inaczej wyglądał ten cały dzień produkcyjny, no, w momencie, kiedy będzie krótszy, no bo już mamy wrzesień. Jeżeli zobaczymy na kwestię tutaj miesięcy, zaraz tutaj może coś zmienimy. Wejdźmy sobie na przykład w poprzedni jeszcze miesiąc, tutaj troszeczkę widać, no weźmy sobie o ten dzień na przykład, zobaczcie, tutaj słońce jeszcze nam pięknie pracowało do godziny 19, tutaj był koniec, ale jak już przejdziemy sobie do września, czyli no, nawet takie wczorajszego dnia, no, to już o godzinie 17 już przestała pracować fotowoltaika. Więc widać ewidentnie, że ten magazyn już tutaj wypełnia nam po prostu te luki, kiedy brakuje prądu. Już ten wrzesień jest taki, że wcześniej ten magazyn nam się po prostu no, rozładowuje. Tak więc na koniec dzięki za lajki, dzięki za Wasze pytania, czy za Wasze pomysły na to, jak przetestować, może jakieś błędy popełniłem. Więc też uwagi będą mi bardzo wskazane. I to by było na tyle. Nie przedłużam. Pozdrawiam Was serdecznie. Piotrek z Energie Siedlce we współpracy z EWES. Działamy tutaj. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i testujemy dalej magazyn energii. Sprawdzamy, jak on działa w różnych sytuacjach. Hej, hej.